strike inbound. Siemanko wszystkim, z tej strony Marcin. Jak widzieliście, 29 fragów, 30 nie udało mi się wbić. No i niestety, zginąłem w bardzo głupi sposób trochę. Myślę, że i tak, i tak, ten drugi Semtex, który tam wpadł, by mnie zabił. Już nawet ta skrzynka z amunicją chyba nie tyle mnie dobiła, co już sam ten drugi Semtex. No ale zdarza się, niestety. Przykampiłem tam w pewnym momencie dosyć mocno, zresztą uważam, że na Grand War jest to najlepszy sposób, aczkolwiek, słuchajcie, niektórzy nazywają to troszkę inaczej. Nie kamperka, tylko to jest securing the perimeter, zabezpieczanie terenu. Zwał jak zwał, dla mnie jest to ogólnie rzecz biorąc kamperka i dokładnie to samo robię, tak więc jeżeli ktoś jest bardzo, ale to bardzo uczulony na kamperkę, no to niestety, ale ją zobaczy tutaj w bardzo dużej mierze. Zabezpieczam sobie tutaj ten teren w pobliżu punktu D, w pobliżu punktu C i szczerze mówiąc nie miałem zamiaru wybierać się gdzie indziej. Stwierdziłem, że nawet, słuchajcie, nie chodziło mi tutaj o wbijanie jakiegokolwiek nuka, ponieważ zrobiłem tu nawet taką rzecz, która wyklucza ogólnie rzecz biorąc próbę zdobycia nuka. Nigdy tego nie robię, nigdy się nie przygotowuję na coś takiego, ponieważ zacząłem używać chopper gunnera w bardzo dupowatym miejscu. Zamiast się gdzieś skitrać, zacząłem po prostu używać chopper gunnera, gdzie każdy w tym momencie, kto by wbiegł, zwyczajnie by mnie rozdopcił. Ale grałem i grałem i nabijałem sobie tak fragi proste, bo widziałem, że niektóre z tych punktów są przejmowane. Padło. Nie jestem z tego dumny, szczerze mówiąc, nawet z tego tactical nuka, słuchajcie, po prostu grałem, nie był to nuk zamierzony. I Grand War, słuchajcie, Grand War ogólnie rzecz biorąc to jest chyba jedna z niewielu rzeczy, jest jeszcze strzelanina, ale ta strzelanina, ta podstawowa, czyli ten tryb, w którym gra się dwóch na dwóch, który mnie jakoś tak trzyma przy Modern Warfare. Bo na Grand Tour, jak wiemy, nie ma tego wyśrubowanego skill-based matchmakingu. Co prawda dobija nas do pecetowców, a więc musimy grać w crossplayu. Z tym, że to nie jest jakoś bardzo mocno przeszkadzające. Wkurza oczywiście sytuacja, gdzie już na dzień dobry pecetowcy mają lekką przewagę w postaci właśnie możliwości ustawienia field of view, innego odświeżania i tak dalej, więc to jest trochę denerwujące, ale no, na tym przynajmniej gra się jakoś normalnie, można zwiedzać tą mapę, można udać się do różnych lokacji, a niestety na tych podstawowych trybach jest to no takie troszkę ciężkie, tym bardziej przy wyśrubowanym skill-based matchmakingu. I nawet dzisiaj oglądałem materiał Exclusive Face'a, który po raz kolejny zrobił testy, ponieważ wiele osób twierdziło, że ma się wrażenie, że skill-based matchmaking został obniżony, a więc ta śrubka została lekko przykręcona, ale to nic bardziej mylnego. Ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, że grają na mapach typu Shoothouse, grają na mapach typu Shipment. Nie mówię, wiem, ja specjalnie mówię Shipment, bo to jest Shipment, nie jest Shipment. Grają na Shipment, gdzie ich statystyki bardzo mocno spadają. Tam ginie się bardzo randomowo. Można czasami wbić jakieś tam, powiedzmy, dużą ilość fragów w bardzo dużym, w bardzo szybkim czasie, ale i tak te statystyki są mocno zaniżone, więc dlatego też potem dobija ich do gdzieś tam meczy, które są łatwiejsze. Już te normalne. Tak więc akurat to mnie nie dziwi. I słuchajcie, ja akurat gram sobie właśnie ostatnio bardzo często Grand War, a Grand War jest jakimś takim najbardziej przyciągającym mnie trybem. No i zobaczcie, tu już wbiłem akurat te 30, na szczęście wbiłem, jeszcze mało tego, zrewanżowałem się tutaj kolesiowi. Nienawidzę tylko jednej mapy, Taworsk. Taworsk jest ogólnie rzecz biorąc mapą niegrywalną, tam generalnie najlepsze co można zrobić to trollować wszystkich siedzących na dachach snajperów. Jeżeli będziecie się poruszać gdzieś tam dołem,
No to praktycznie oberwiecie z każdego jednego budynku, więc rzadko kiedy na tym Taworsku gram, aczkolwiek czasami się nawet nie da grać, nie grać, bo dorzuca was, tak jak miałem ostatnio sytuację, że na 10 meczy 9 razy wbiło mnie do tejże mapy, do Taworsku i no niestety było to do bali. A akurat na tej Quarry, czy jak ona się tam nazywa, gra mi się całkiem przyjemnie, na tej wiejskiej mapce też bardzo przyjemnie mi się gra i zresztą na tamtej też prawie, że tego nuka wbiłem, ale ja tam akurat na to nie patrzę. Więc to akurat jeszcze mnie trzyma właśnie w Modern Warfare 2019. I zobaczcie, jak fajnie by ogólnie rzecz biorąc było, gdyby ten skill-based matchmaking faktycznie był troszkę mniej wyśrubowany. Zupełnie by było inaczej. Można by było pograć z różnymi to klasami. Ja szczerze mówiąc ostatnio uparłem się na Akacza, on nie jest najmocniejszy, ale akurat z tymi dodatkami, które tutaj mam, radzi sobie całkiem nieźle. Jest to ten tłumik, który wydłuża zasięg i chyba damage, jak dobrze pamiętam, nie jestem teraz pewien. Ale niestety przycelowanie mamy gorsze, więc za każdego kąta najlepiej wychodzić już z przycelowaniem. Do tego jeszcze ta charakterystyczna lufa, kolba szkieletowa, żeby łatwiej było i szybciej można przycelować. No i uchwyt, który daje mi większą precyzję. Więc całkiem nieźle sobie akurat z tym, że poczynam. Jeżeli chodzi o Grand Tour, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś chce wiedzieć, nie jestem tutaj jakimś wielkim specjalistą, ale jednak uważam, że Ghost chyba najbardziej mi się sprawdza z tych wszystkich perków. Mówię o tym drugim slocie. Czasami też sobie dobieram właśnie możliwość nabijania streaków, czyli chain streak, jak dobrze to się dobrze pamiętam, to się nazywa. Ustawiam sobie właśnie chain streak, żeby streak nabijał mi streaka. Z tym, że tutaj bardzo często trzeba się już przyzwyczaić do sytuacji, gdzie będzie w powietrzu UAV. Więc każdy będzie wiedział dokładnie, gdzie jesteś. Dlatego też wydaje mi się, że Ghost jest nadal tym najbardziej takim dla mnie pożądanym perkiem w slocie numer 2. Te dwa pozostałe perki to już sobie tutaj dostosowuję w zależności od tego, jak co chcę zrobić. I często właśnie w tym pierwszym, mimo to jest właśnie, tutaj wyrwałem co prawda z wyrzutni, ale się nie zdziwiłem, że zginąłem. Dobieram sobie jednak sapera, a więc żeby mieć ten przeciwodłamkowy. No i jeszcze czasami dobieram sobie gdzieś tam dodatkowe dwa, znaczy dodatkowy jeden granat czy claymore. Tutaj akurat właśnie miałem te claymory poustawiane i dały mi troszkę przewagi nad przeciwnikami. A więc słuchajcie, no mówię, gra mi się całkiem nieźle, ale tylko i wyłącznie na te dwa tryby. Kiedy właśnie, bajer polega na tym, że jeżeli chodzi o Grand War, tutaj nie ma tego skill-based matchmakingu takiego wyśrubowanego. I teraz bajer polega na tym, że ja akurat na Grand Warze dosyć często wbijam mecze z dosyć wysokim KD. Więc wiecie zapewne, co się dzieje w momencie, gdy zaczynam grać w normalnym, publicznym meczu na TDM-ie. Dobiera mi jednak te statystyki z mojego tego KD wysokiego. Nie jest ono jakieś bardzo, ale to bardzo duże, ponieważ gram sobie bardzo frywolnie, można by powiedzieć. Nie zważam już nawet na to, że wszyscy mnie słyszą, ponieważ bez tego wyposażenia polowego, czy jak to się tam nazywa, no to słychać nas jakbyśmy, nie wiem, byli słoniem albo czymś jeszcze większym. Więc biegam tak czy siak i staram się jednak tutaj, nie wiem jak się stało, że w ogóle kogokolwiek tu zabiłem tym flashem. W każdym razie, no, gram sobie w taki sposób frywolny, można by powiedzieć. No i gdzieś tam to KD cały czas utrzymuje się w okolicach 2.0. I słuchajcie, ostatnio dosyć ciekawą rzecz zauważyłem. Niektórzy właśnie na Reddicie to popierają, ponieważ nigdzie nie możemy sprawdzić, kto ma KD. Słuchajcie, zachęcam was do zrobienia jednej rzeczy. Słuchajcie, ja sobie swój klan tak zmieniłem na K2.0. A więc, czyli moje KD to jest 2.0. Żeby pokazać po prostu innym graczom, jakie mam KD. I fajnie by było, gdyby wszyscy, absolutnie wszyscy,
mieli dokładnie coś takiego zrobionego w swoim clan tagu, żeby pokazać deweloperom, że wiemy, kto jakie ma KD i wiemy, jak bardzo wyśrubowany jest skill-based matchmaking. Oczywiście część ludzi by trollowała, ale gdybyśmy podeszli do tego bardziej poważnie, chociaż do tej gry nie ma sensu chyba podchodzić poważnie, to można by było zrobić coś takiego i obejść absolutnie to, co deweloperzy chcą na nas wymóc, żebyśmy nie wiedzieli, jakie jest to nasze KD. Ja właśnie w ten sposób zrobiłem i muszę powiedzieć, że to był całkiem niezły pomysł. Niech ludzie po prostu wiedzą, że wbija ich do lobby właśnie z takim, z ludźmi z takim KD, a nie innym. Całkiem niezły i ciekawy pomysł. Tak więc tu jeszcze pograłem sobie małe co nieco na tym QR. Stwierdziłem, że okej, ponabijałem sobie jeszcze parę fragów, jeżeli się tylko uda. Już oczywiście nie zważałem tutaj totalnie na to, co się tam dzieje. Szczerze mówiąc, kiedy nabijałem sobie tego Tactical Nuka, to też nawet nie zwracałem uwagi na to, że tam gdzieś już 25, 26 i 27 zaczyna się pojawiać. Stwierdziłem, że gram, wygarniam tych wszystkich ludzi, którzy wychodzą z D. No i tutaj stwierdziłem, że dobra, wystarczy tego dobrego, zakończmy ten meczek w najbardziej mało humanitarny sposób, chyba że fosforem jeszcze byśmy ich potraktowali. Tak więc to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. I hucznego, może nie aż tak jak tutaj, ale hucznego, szczęśliwego nowego roku całego wam życzę. Mam nadzieję, że będziecie dobrze się bawić na jakiejś zabawie sylwestrowej. Tak więc balujcie do samego rana i cały rok. A co tam, niech wam będzie. Dobra, trzymajcie się ludziska. Do zobaczyska. Pa, pa.